W dzisiejszym odcinku programu Chiny bez cenzury w chiński Nowy Rok posiekaj swych wrogów. Nazywam się Chris Chappell. Wow, nareszcie. Chiński Nowy Rok jest tuż. Zaczyna się 8 lutego. Kolejny rok dobiega końca i wszystko, co mogę powiedzieć, to cieszę się, że przeżyłem. Mam tak wielu wrogów. Prawdopodobnie. Wszyscy czekają, żeby mnie dopaść. Prawdopodobnie. Ale teraz, kiedy mamy nowy rok, mogę odpłacić się tym wszystkim tak zwanym drobnym tyraniątkom za każdą jedną obrazę. No wiecie, drobne tyraniątka. Ci ludzie, którzy lubią wtrącać nos w nie swoje sprawy i robić problemy. Ale nie martwcie się, ponieważ zgodnie z tradycją w niektórych regionach Chin, nowy rok księżycowy jest najwidoczniej czasem na odpłacenie się im wszystkim. Jak wiecie, chiński Nowy Rok to czas także na domowe pierogi lub jiaozi. Ale nie chcecie, aby przeszkadzali wam drobne tyraniątka. Upewnijcie się więc, że zrobicie to, co ten koleżka. Uróbcie farsz na kształt jakiegoś drobnego tyraniątka, którego znacie, a później siekajcie. To dlatego w 5 dniu Nowego Roku Księżycowego niektórzy ludzie pielęgnują tradycję zwaną Duo Xiaoren, czyli siekanie drobnych tyraniątek. Wiecie, Chiny mają długą tradycję w historii, sztuce i muzyce zwykłych ludzi, którzy zostali poszkodowani, lecz nie mają możliwości, żeby coś z tym zrobić. Zwłaszcza jeśli chodzi o krzywdę wyrządzoną przez ludzi u władzy. Tak więc zwracają się oni do sfer nadprzyrodzonych o sprawiedliwość, której są pozbawieni tu na ziemi. Stąd tradycje takie jak siekanie tyraniątek. Wow, ten koleś musi znać wiele tyraniątek. I ten koleżka, no cóż, ten to właściwie może mieć jakieś problemy sam ze sobą. W każdym razie, jak robicie pierogi z symbolicznie mielonego mięsa swoich wrogów, musicie oczywiście ugniatać te pierogi, aby je zamknąć. Tak jak pokazuje ten człowiek, to również jest częścią tradycji. Nazywa się to zamykaniem ust drobnym tyraniątkom. Kolejną fajną tradycją jest wypisywanie imion ludzi, których się nie lubi, na spodzie skarpetek, a później chodzenie w nich. Nazywa się to Cai Xiaoren, stąpaniem po drobnych tyraniątkach. Poważnie, tak robią. A przybrało taką skalę, że nawet możecie kupić skarpetki z wydrukowanymi słowami drobne tyraniątko na spodzie. Co takiego, Shelley? Myślisz, że to małostkowe? W porządku. Shelley... Tak czy owak, mówiąc o chińskich tradycjach, 2016 rok będzie rokiem małpy, zgodnie z tradycyjnym chińskim zodiakiem. Zatem, żeby to uczcić, pora na trzeci wspaniały, spektakularny, niesamowity doroczny konkurs Chiny bez cenzury. Dla niewtajemniczonych, oto jak to działa. Narysujcie najlepszą małpę roku małpy. I wyślijcie do mnie poprzez moją stronę na Facebooku. A ja wybiorę zwycięzcę, bazując całkowicie arbitralnie na tym, jak bardzo coś mi się subiektywnie podoba. Główna nagroda to kolekcjonerska edycja plakatu Chiny bez cenzury, osobiście podpisana przez kiepsko opłacanego pracownika, robiącego w tak samo kiepskich warunkach. Plakat wyślemy oczywiście pocztą nieelektroniczną. Miejcie więc oko na przyszłe odcinki, tam ogłoszę zwycięzcę. Nazywam się Chris Chappell. Szczęśliwego Nowego Roku. So if a member of the Communist Party does something wrong, it's up to his communist comrades, not the court system, to find the best way to reform him. Five of these restaurants in China are already being prosecuted, while the other 30 are still under investigation.